Od razu 45 osób. Od razu. Ja siebie zobaczę po prostu, tak? Czekaj, nie, to nie, czekaj, nie gadamy, bo chyba to idzie na żywo. Idzie na żywo. Pozdrawiamy. Tylko musisz mnie teraz, Grzegorz, włączyć, żeby mnie też wszyscy widzieli. No dobrze, dobrze. Tak to jest, tak to jest. Tak to jest z życiem na żywo. Ja sobie przygotowałem, Magda, teraz, że powiem takie intro, wiesz, na twój temat, laurkę, coś, ale zapomniałem cię wyciszyć, i zapomniałem, że coś gaduła i po prostu, że tak powiem, niespodzianka prysła, ale to dobrze, ale to dobrze, bo lubimy oboje zaskoczenia, a myślę, że publiczność mamy też taką, która nie jest taka, wiesz, taka bardzo korekt i bardzo poukładana i bardzo taka, taka, która... Na stosunki. Słuchajcie, tak, musicie zobaczyć, to był test. Po prostu z Grzegorzem zrobiliśmy wam test na wybaczanie. Na test samym na wybaczanie. Tak, tak, tak. Ja chciałem w ogóle, zanim zaczniemy, to pierwszy komentarz, jaki dzisiaj był, ujął mnie bardzo i teraz uważaj, to jest z YouTube'a. Była, że mnie tu wysłała. To piękne, coś mi się dzieje. To piękne, ale to powiem tak, brawa dla byłej żony. No i brawa dla pana, że tutaj z nami jest. Ja bym w ogóle, wiesz co, Grzesiu, tak od razu założyła, że my tutaj będziemy mieć chyba nie tylko panie, chociaż można by było tak pomyśleć, no bo ty głównie jednak z paniami pracujesz, ale myślę, że tutaj będzie też część osób, która z kolei obserwuje Instytut Metody Typika i mnie, a tam też są panowie, więc myślę, że witamy wszystkich serdecznie z wszystkich kanałów. Dajcie znać, jeśli nie wiem, jesteście z kanału Grzegorza, czy jesteście z podcastów na przykład być może Instytutu, to tak, żebyśmy się, no właśnie, są panowie, no i super. Bardzo dobrze, w mniejszości, ale będziemy tutaj, że tak powiem, podbijać panów, dzięki Arek, że jesteś z nami, jest Marcin. Pięknie, no dobrze, to, że tak powiem, wszystko, co miało się ułożyć, się rozwaliło, więc lecimy na spontanie. Witam cię, Magda, zobaczcie, facet jest w ogóle chory, bo jak jedno, ja chcę coś kliknąć, to od razu zapominam, że coś mam robić. To jest masakra. Ja... Możemy robić tak, że ja będę, wiesz, tą, która ogarnia i mówienie, i patrzenie, i czytanie, a ty po prostu prowadź. Dobra, ty czytasz, ja będę klikał, ale też coś muszę powiedzieć. Dobra, na początku chciałem was bardzo serdecznie... Kurde, ile strasznie dużo ludzi, strasznie. Cudownie, jest superancko. Więc zacznie, temat jest bardzo, 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 bardzo potrzebny i troszeczkę chyba tak po macoszemu traktowany. Gdzie ja w ogóle poznałem Magdę i tak sobie przypominaliśmy, mówi, Grzegorz, powiedz w ogóle, gdzie naszą historię, jak my się poznaliśmy. Ja mówię, Magda, my się rzadko widzimy, ale ja mam wrażenie, że jesteś ze mną nie wiadomo od zawsze. I sobie przypomnieliśmy, że na jednej z konferencji gdzieś tam się razem wystartowaliśmy na scenie, znaczy po kolei i tak się poznaliśmy, tak się polubiliśmy i za każdym razem, gdy ze sobą rozmawiamy, a możemy nie rozmawiać parę miesięcy, to jakbyśmy się wczoraj nie widzieli i to jest cudowne, piękne i wspaniałe. Dziękuję ci, Magda, za to. Za każdym razem zachwycam się tym, co robi Magda.
ja nie będę wchodził jakby w temat, bo ona jest specjalistą. Ja się znam na relacjach, znam się na kobietach, na zrozumieniu, na komunikacji. Natomiast projekty, które mam, to są jakby tworzenia wyjścia z singielstwa, czyli jak znaleźć tego mężczyznę, rozkochać, jak zbudować nowy związek, jak reanimować ten stary, jak uratować i tego typu tematy. Ale w każdym z tych tematów, on nie ruszy do przodu, kiedy nie mamy fundamentów, a fundamentem to są dwie rzeczy. Pierwsze to jest zamknięcie starych rzeczy. Często ludzie stosują tak zwany syndrom małpy, nie wiem, czy słyszałaś te powiedzenie, to że łapiemy się drugiej gałęzi, ale już nie puszczamy się następnej, więc tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby prawdopodobieństwo, że się rozwali, jest na poziomie dużym. No, jest mnóstwo powodów. Ludzie są dzisiaj mądrzy, więc wytłumaczą sobie tą historię, znaczy ten powód, dlaczego tak robią, bardzo sprytnie i inteligentnie. Natomiast jeżeli coś się kończy, no to trzeba to zakończyć i tyle. Jeżeli jemy obiad, to żeby zjeść następne danie, no można czekać i ten pieprznik zostawić na stole, natomiast warto jest te talerze wrzucić, umyć i mieć nowe, wtedy zupełnie jest inna świeżość. I tak jest ze wszystkim, więc dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest fundamentem do budowania nowego związku, o czymś, co jest fundamentem do tak naprawdę do bycia ze sobą w tym nowym związku, a mianowicie o tym, żeby o tym zamykaniu przeszłości. I często ludzie, zresztą to też moje doświadczenie jest, że trzymają tą, wiesz, moje w sensie, że ja miałem takie odczucia i wobec mnie miano takie odczucia, że wiesz, jest złość, jest niewybaczenie, jak śmiałeś, jak mogłeś, dupku i tak dalej, albo jak mogłaś mi to zrobić. I pamiętam kiedyś jednego z moich mentorów cytat, który brzmi tak: jeżeli komuś nie wybaczysz, czujesz złość do kogoś, taką, wiesz, to jak picie trucizny z nadzieją, że ktoś inny się otruje. Więc nic z tego nie będzie. Dlatego, Magda, ja chciałbym, żebyś ten szalenie trudny temat, ja też to przechodziłem, każdy z nas to przechodził, i pewnie będzie przechodził w odniesieniu nie tylko do relacji, czasami do naszych dzieci, czasami do naszych wspólników, czasami do polityków. No. Nawet to tutaj jest po debacie wyborczej właśnie. Myślę, że mielibyśmy sporo tematów do wybaczenia, tak. Bo polityka to kopalnia w ogóle pobudzania naszych emocji. Więc ja pozwól, że ja trochę się wcielę w takiego adwokata diabła i dlatego, że ten temat, choć wydaje się dość prosty, on nie jest prosty, on jest bardzo skomplikowany. I dopóki jego, że tak powiem, nie zrozumiemy na fundamentalnie, o co w tym wszystkim chodzi, to ciężko jest to zastosować, podnieść się, czy to mnie dotyczy, czy to mnie nie dotyczy. Więc ja pozwolę sobie, że tak powiem, sprowadzić to do przedszkola i żebyś naprawdę wytłumaczyła, o co w tym wszystkim chodzi. Poruszyłeś, słuchaj, tylu tematów, że ja tutaj całe moje skupienie jest na tym, żeby tak po kolei to wszystko do tego się odnieść. Tak. Po pierwsze pozdrawiam wszystkich, którzy tu są z kawki u Gosi, bo i ty tam byłeś, i ja tam byłam, więc mamy tutaj jakby wspólne źródło ludzi, którzy nas teraz oglądają, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich od kawki Gosi. Gosia robi naprawdę super robotę i fajnie, że z nami jesteście. Druga rzecz, bardzo dużo widzę tutaj komentarzy, nawiązujecie do zdrady i podejrzewam, że tytuł tego spotkania, czyli Sekrety Związków Zdrada, przyciągnął zwłaszcza osoby zranione zdradą w związkach, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, wybaczanie i to, o czym ty mówiłeś, Grzegorz, dotyczy nie tylko zdrady, to jest mnóstwo tematów, które nas ranią w relacjach
i których jeśli się nimi nie zajmiemy, świadomie zupełnie, to się nam odbiją czkawką. I zaraz wam wytłumaczę, o co tutaj chodzi. To, co ty nazwałeś zamykaniem związku, to ja bym trochę skorygowała, jeśli pozwolisz. Ja bym przed zamknięciem przeszłości, my powinniśmy, słuchajcie, odrobić lekcję. Powinniśmy się przyjrzeć temu, co to się takiego wydarzyło, że my wybraliśmy sobie takiego, a nie innego człowieka. Kobietę, mężczyznę. Co nas do niego przyciągnęło, bo to nie jest przypadek, że ta, a nie inna osoba. I nie jest przypadkiem to, co się wydarzyło. I jeśli my postanowimy przyjrzeć się temu, o co tu chodziło, dlaczego, znaczy pytanie dlaczego jest złe, bo pytanie dlaczego to jest pytanie ze świata ofiar. Od razu powiem, świat ofiar w moim języku, w języku radykalnego wybaczenia, bo o tym będziemy rozmawiać, to jest ten świat, gdzie czujemy się skrzywdzeni przez drugą osobę. I jeżeli my nie przyjrzymy się temu, co się wydarzyło i nie odkryjemy, nie zadamy sobie pytania po co, to z tą krzywdą pójdziemy dalej i do tej krzywdy będziemy przyciągać te same rodzaje sytuacji, taki sam rodzaj mężczyzny, taki sam rodzaj kobiety. I dopiero kiedy odkryjemy, po co nam się to wydarzyło, możemy wybaczyć, jeśli tak zdecydujemy, a dopiero potem możemy zamykać temat i iść dalej. Czyli innymi słowy, jeśli nie odkryjemy, po co ta historia była, będzie nam trudno zbudować coś innego, bo w życiu tak jest, że powtarzają nam się pewne sytuacje po to, żebyśmy w końcu zobaczyli, o co chodzi. I teraz ja może od razu powiem, że ja zajmuję się w tej chwili, pomagam ludziom wybaczać, uczę narzędzi i ty powiedziałeś, że to jest trudne, a ja wam chcę powiedzieć, że wiecie, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest czasami podjęcie decyzji, że się chce wybaczyć. Dlatego, że my z niewybaczania mamy bardzo wiele korzyści. Na przykład nienawiść do byłego partnera, bo będziemy się skupiać tutaj w temacie związków, ale wiecie, wybaczanie to są rodzice, to są dzieci, to są pracodawcy, politycy, jak już powiedzieliśmy, ale my tutaj skupimy się na tych związkach rozumianych jako związki miłosne. My z nienawiści do drugiej osoby, ze zranienia, które wynieśliśmy ze związku, potrafimy czerpać na przykład siłę. Wiecie, ile ja znam ludzi, którzy mówią, ale ja nie chcę wybaczyć. Ostatnio gościłam u siebie w domu bardzo znanego pisarza i on tak mnie pyta, a ty co ty robisz? Ja mówię, no ja właśnie się zajmuję tam wybaczaniem, coś tam. A on mówi do mnie tak, a ja nie chcę wybaczyć. Ja go tak nienawidzę, że mi to daje taką siłę, że ja się tego nie chcę wyrzec. Zaczęliśmy się śmiać, bo to było wręcz groteskowe, ale on miał rację. Można czerpać siłę z niewybaczenia. Tyle tylko, że ten cytat, który ty powiedziałeś, że trzymanie urazy jest jak picie trucizny z nadzieją, że zaszkodzi drugiej osobie, to powiedział Mandela. Mandela, który siedział w więzieniu i który też postanowił wybaczyć. Więc możemy mieć korzyści z niewybaczania. Jakie jeszcze? Na przykład takie, że dzięki temu, że nie wybaczamy, jesteśmy ofiarą i na przykład dostajemy współczucie innych ludzi. Na przykład nasze przyjaciółki mówią, Boże, taka jesteś biedna. No to był dopiero. Tak? Więc czujemy taką, wiesz, czujemy taką więź wtedy. My kobiety się wspieramy, bo ci mężczyźni to świnie i w ogóle, i w ogóle. To też nam daje siłę, tak? To bycie tą sierotką, która została tak strasznie skrzywdzona. Dlatego, chociaż w świecie mężczyzn wybaczanie często jest widziane, panowie tutaj możecie się odezwać, w świecie mężczyzn wybaczanie często jest widziane jako słabość. Ja ostatnio z kolegą rozmawiam i on mówi, co? Wybaczyć radykalnie? Chyba radykalnie. Więc dla mężczyzn często wybaczenie jest po prostu słabością, ale żeby wybaczyć, słuchajcie, trzeba odwagi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my zdecydujemy, że chcemy wybaczyć, zaczynamy brać odpowiedzialność za siebie. I teraz uwaga, ciekawostka dla tych wszystkich, którzy tutaj by wpisali, że zostali zranieni w relacji i wiecie, że macie temat niezałatwiony. Badania naukowe mówią, że w każdej sytuacji
trudnej w relacji, również przy zdradzie. Mamy, każda ze stron ponosi odpowiedzialność, a strona, która została pokrzywdzona, co najmniej 30%. No i teraz już widzę te wpisy, ale jak to? Przecież to on mi zrobił, to ona mi zrobiła. A ja wam zadam pytanie, jakie jest wasze 30%? Czy to nie jest tak na przykład, że na początku relacji były czerwone sygnały, ale się na nie nie reagowało, bo jakoś ja go zmienię tam później, albo a może to było raz. To była tak, taka na przykład rzecz. Albo nie stawialiśmy granic. To jest nasze 30%. I teraz znowu wracając do tego, po co mi się to wydarzyło, a może na przykład po to, żeby stawiać granice i nauczyć się tego. Nie bać się, że stracę miłość, jeśli powiem na przykład, że się na coś nie zgadzam. I tutaj słuchajcie, będę się starała cały czas mówić do obu płci, bo to nie jest tak, że mężczyźni to świnie, a kobiety to wredne suki, tylko my wszyscy mamy coś za pazurkami i każdy z nas, kto doznał zranienia w relacji albo zranił, jest współwinny. I teraz nie ma sensu się obwiniać, kto jest jaki bardziej, tylko warto wyciągać lekcje. Po co? Jeśli waszym marzeniem jest stworzenie pięknej relacji, wzajemnej relacji miłosnej, bo ja często, wiecie, też pomagam ludziom, jest coś takiego, co się nazywa radykalna manifestacja marzeń i my tam na przykład robimy takie ćwiczenie, to jakiego związku teraz chcesz, tak? Jeśli to relacja jest tym pragnieniem. I ktoś mówi tak, bo ja chcę poznać kobietę, która będzie mnie tak bardzo kochała. No bo na przykład ostatnia partnerka okazało się, że ma kogoś innego. Ja mówię, tak, to wszystko. A ja mówię, a ty nie chcesz kochać? O kurde, zapomniałem. No tak, ja mówię, no tak, no bo ty chcesz wzajemnej relacji, ty nie chcesz tylko kochać, albo nie chcesz być tylko kochanym. Najfajniejsza jest relacja, gdzie to płynie, tak? Gdzie jest ta wzajemność. I wracając teraz do wybaczenia, możecie, słuchajcie, tam komentować, jak ja mówię, to Grzegorz pewnie czyta. Więc Grzegorz, tak, jeśli będzie... Jak... Musiałem jeśli... przerwać, ale czytam. Tak, więc jeśli zobaczysz tam jakiś komentarz albo coś, co ja odnosi się do tego, co mówię, to no właśnie, dziękuję wam bardzo. No i teraz słuchajcie, więc to, co powiedziałam podsumowując, jeżeli chcecie zbudować piękną relację albo jesteście w fajnej relacji, ale są problemy, to zastanówcie się, czy zamknęliście, ale wcześniej, czy odrobiliście lekcje z poprzedniej relacji. To jest bardzo ważne. I ty powiedziałeś, o, tutaj jest piękny, Malwina ładny dała komentarz. Mój 83-letni wujek dał mi radę. Jeśli widzisz, że jest coś nie tak, to najpierw poszukaj tego w sobie, co się... No, dokładnie. To jest, jeśli słuchacie podcastów, a zapraszam was bardzo, mamy podcast Radykalne Wybaczanie, gdzie właśnie o tych rzeczach rozmawiamy, które z Grzegorzem poruszamy. Ja używam takiego zwrotu lampka na siebie. Skąd mi się to wzięło? Wiecie, jak jest przesłuchanie... Na filmach, jak oglądamy takie filmy stare, to pamiętacie, taką lampkę się włączało na człowieka, żeby go było dobrze widać. I lampka na siebie oznacza, jeśli coś się wydarzyło niefajnego w waszych relacjach, zadajcie sobie pytanie, jaka tam była wasza część? Co takiego się zadziało? I będziecie zaskoczeni, ile rzeczy możecie odkryć. Więc wybaczanie jest kluczowym elementem, jeśli coś wam poszło nie tak, albo dzieje się nie tak, jeśli chcecie to zmienić. Ja nie bardzo wierzę, że można zbudować piękną nową relację, nienawidząc poprzedniego partnera. Dziękuję bardzo, Aleksandra. Naprawdę. I wiem to z własnego doświadczenia. Ja, słuchajcie, moje korzenie w ogóle, ja jestem przedsiębiorcą, żeby tak było, wiecie... że nie jestem gdzieś tam tylko fruwającą w energiach duchowych. Moje korzenie są bardzo, bardzo ziemskie, ponieważ przez 20 lat prowadziłam współtworzoną przeze mnie agencję marketingową i dosłownie tak było w moim przypadku, że pewna bardzo dla mnie trudna sytuacja w relacji z człowiekiem, któremu bardzo ufałam, tak mnie zraniła i tak mnie zaskoczyła, że zaczęłam szukać
odpowiedzi na pytanie, co to się w ogóle stało. I jedną z książek, na które trafiłam, było Radykalne Wybaczanie. I ja dzięki tej książce zrozumiałam no to wszystko, czego teraz uczę. Czyli na przykład jedno z założeń radykalnego wybaczania, czyli że nic nie dzieje się nam, lecz dla nas. I powiedziałeś, że wybaczanie jest trudne. Wiesz co? Ja dlatego tak kocham tą metodę akurat, że radykalne wybaczanie jest bardzo proste. Ma bardzo proste narzędzia. Jak już się zdecydujesz, wiesz, jakby zgodzisz się z filozofią tej metody, tak? Ma proste narzędzia jak budowa cepa. Magda, tak jest, tak jest. Tylko podejmij decyzję, że chcesz wybaczyć, że nie chcesz, jakby, że bierzesz odpowiedzialność, że chcesz wyciągnąć wnioski, że chcesz zacząć żyć, że wyjdź z tego bigosu, w którym jesteś. Zdaj sobie sprawę, że to nie jest tak, że lepiej ci się żyje, kiedy ten facet jest dupkiem, czy ta baba po prostu cię zdradziła. Podejmij decyzję. Wiesz, ja myślę, że ważniejszą drogą jest dojście do tego, że chcemy wybaczyć, bo potem narzędzia już masz, niż jakby zrobienie tego. Ale niestety jednego bez drugiego nie ma. Wiesz, to tak jak z grą wstępną. Musi być decyzja, musi być, trzeba to przejść, żeby... Ale i to jest najtrudniejsze. Ludzie nie chcą dzisiaj brać odpowiedzialności za swoje, za życie, tak? Nie chcą brać, wiesz, to co mówisz, okej, ile jest mnie w tym rozpadzie tego związku, rozumiesz? Zdaj sobie sprawę, że i tak dalej, i tak dalej. Kiedy te pytania zadajesz, to w momencie, gdy nie masz tego przepracowanego, ja pamiętam jakby z autopsji tą historię, to moja, mam nadzieję, że tego nie będzie oglądała, moja była, wiele lat po prostu żywiła wielką złość do mnie, dlatego że ja odszedłem ze związku, wiesz co chodzi? I nieważne było, jaka jest przyczyna tego, jak to doszło, ile potrzebowałem, nikogo to nie interesowało. Ona tak dużą złość do tego, tyle w sobie tego jadu, że ja w oczach patrzyłem i ja widziałem, jak to się przez wszystko, w każdym oddechem, rozumiesz, każda kropelka pary z ust była po prostu tym wszystkim. I każde spojrzenie takie, panie, zmarnowałeś mi życie, wiesz co chodzi? Łatwo jest dzisiaj scedować odpowiedzialność to przez tego dupka, przez tą głupią pindę, przez mamę, przez tatę. Zobacz, dzisiaj ludzie pracują sobie, a nie układam się, albo mama mnie tak wychowała, albo tata mnie tego nie nauczył, albo bo wszyscy znajdziemy winnego zawsze, ale wzięcie odpowiedzialności za siebie, powiedzenie okej, było różne, każdy zrobił to, co mógł najlepszego dla siebie, tak? Nasi rodzice, oni mieli takie kompetencje, taką wiedzę, takie umiejętności. Ale to, co ty robisz, to jest pewien etap radykalnego, ja zaraz o tym powiem. Tak? Tak, to już jest pewien etap, to jest zmiana perspektywy, ale widzisz, pierwsza rzecz, która... Słuchajcie, ja tutaj czytam Marcina, który tutaj komentuje. Marcin, tak jak cię czytam, to tak się zastanawiam i chcę to powiedzieć. Powtórzę to jeszcze raz. To jest decyzja, że chcę się odważyć, wybaczyć. I to jest decyzja, którą prawdopodobnie podejmuje się wtedy, kiedy widzi się, że koszty trzymania się tej urazy są wyższe niż ich puszczenie. Jeżeli widzisz, że nienawiść do kogoś, za co ci zrobił, trzymanie się tego, zdradziła mnie, zostawił mnie, coś tam, co powoduje na przykład, że nie otwieracie się na nową relację, bo nie ufacie mężczyznom, pewnego dnia możecie sobie odpowiedzieć tak, nie no, mam tego dosyć. Jak będę się dalej tego trzymać, to ja nie zacznę swojego życia. To też jest korzyść, słuchajcie. Czasami trzymanie się tej urazy daje nam taką korzyść, że tkwimy przy tamtej osobie cały czas.
I mamy pretekst do tego, żeby nie zacząć żyć własnym życiem. Ja wiem, że tego się trudno słucha, słuchajcie, ale tak jest. Więc decyzja. Przecież jak ja wtedy właśnie, dzięki w ogóle Grzegorz, że powiedziałeś swoją historię. Jak ja z moją historią musiałam się skonfrontować, to moje zranienie było tak wielkie, że rzecz, którą, wiecie, ja nie wiem skąd ja miałam wtedy tą świadomość, no ale tak było. Ja wiedziałam, że ja nie chcę być w tym zranieniu. Ja chciałam sobie pomóc, bo wybaczamy dla siebie, słuchajcie. I ja chcąc sobie pomóc, zaczęłam szukać książek i trafiłam na radykalne wybaczanie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chciałam cierpieć. No i wiesz, no jak poszłam kiedyś do telewizji śniadaniowej, ja to mówiłam chyba na kawce też, i wiedziałam, że mam 5 minut na... Wiesz, jak to jest w śniadaniówkach. Po prostu wchodzisz i masz 3 zdania masz powiedzieć, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli, co chcesz powiedzieć. Nie? Przed samym wejściem na wizję człowiek prowadzący powiedział do mnie, a ja nie chcę wybaczyć ojcu, niech cierpi. Czyli jakie on miał przekonanie, że jego nienawiść do ojca, czy tam te wszystkie uczucia, które miał, ranią ojca. Ale to jest nieprawda, słuchajcie. To on żył w zranieniu i wiem, że jego ojciec umarł i oni się nie pogodzili. Colin Tipping, który pracował w hospicjum, zauważył, że ludzie, którzy umierają po wybaczeniu swoim oprawcom, odchodzą spokojni, odchodzą pogodzeni, odchodzą po prostu dużo, dużo spokojniej. Ci, którzy nie wybaczyli, odchodzą w niezgodzie i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, wybaczacie dla siebie. Ja nawet mam takie zdanie, wybaczenie sobie i innym jest największym aktem miłości dla siebie. Zobacz, Magdo, taki komentarz pojawił. Ty czytasz. Tak, no więc, Mirko, to jest normalne. Masz już gotowość do wybaczenia. I teraz tak, dlaczego wybaczenie... Napiszcie, słuchajcie, kto z was próbował wybaczyć i to się nie udało. Mieliście szczerą chęć, no chcę mu wybaczyć. A potem go, kurde, spotykam po miesiącu, widzę tą mordę i czuję, że ma ochotę znowu mu się rzucić do gardła. No to nie wybaczyliśmy, tak? Napiszcie, tak? Kto z was próbował i się nie udało? Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że tradycyjne wybaczanie mówi, że ja się czuję skrzywdzona, ale decyduję się, Grzesiu, decyduję się wspaniałomyślnie, że ci wybaczam. To nie jest wybaczenie, to jest ściema. Tak długo, jak jesteście w świecie ofiar, jak czujecie się zranieni, nie jesteście w stanie wybaczyć. Dlaczego? Dlatego, że my w naturalny sposób chcemy zadośćuczynienia. Chcemy ukarania tej osoby. Chcemy, żeby też ją coś spotkało. Wiesz, a spotkaj sobie drugą taką, która ci zrobi to samo, co ty mnie. To rzucanie tą karmą, słuchajcie, to wszystko jest ze świata ofiar. A kiedy można wybaczyć, kiedy to staje się możliwe? I to proponuje radykalne wybaczanie. Kiedy zmienicie perspektywę na to, co się wydarzyło, kiedy wyjdziecie ze świata ofiar. I temu służą narzędzia radykalnego wybaczania. One pomagają zobaczyć, że nie wydarzyło się nic złego. Słuchajcie, kolejne pytanie. Kto z was patrzy teraz na ten związek, który was bardzo zranił i widzi już, że dobrze, że tak się stało. I widzi już, że to i tak by się nie udało. I widzi teraz, że to było toksyczne. I widzi teraz, że to nie była miłość, tylko uzależnienie, coś tam. I jesteście w lepszym miejscu. Albo widzicie, że dzięki temu związkowi się czegoś nauczyliście. Napiszcie, czy macie taką historię, że widzicie teraz, że tamta relacja coś was jednak nauczyła. No właśnie, są tutaj takie osoby. I te osoby, które teraz piszą, że to widzą, to jest wyjście ze świata ofiar, tak? Czyli ja byłam skrzywdzona, on mnie zdradził, okradł, nie wiem co tam jeszcze, bił, a teraz widzę, że rozpad tego związku, albo to, że, nie wiem, nauczyłam się dbać o swoje finanse, albo na przykład, nie wiem, puścił mnie w skarpetkach, musiałam zacząć życie od nowa, teraz jest mi lepiej.
ale miałam jakąś, wiecie, daję różne przykłady, bo ja wam mówię rzeczy, o których ja słyszę na sesjach indywidualnych i na kursie trenerskim. To tych historii jest multum. I teraz tak, samemu, od razu tutaj do Mirki, samemu jest to czasem trudno zobaczyć, dlatego właśnie Grzesiu musi zadbać o zdrowie. Dlatego właśnie, słuchajcie, warto jest pójść do trenera tej metody, który wam pomoże to zobaczyć, wyjść ze świata ofiar na różne sposoby. Czasami to jest na przykład to, co ty zacząłeś mówić, czyli wchodzę w buty tej osoby, zaczynam ją rozumieć. No tak, sama nie miała ojca, nie wie, jak to jest być w relacji i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze powtarzam na podcastach, często pada takie sformułowanie, jak się siedzi w słoiku, to trudno przeczytać etykietę. Wiecie, co to oznacza? Że jak się siedzi w swoim słoiku cierpienia, to trudno jest zobaczyć swoją lekcję, co się domagało uzdrowienia, co tutaj było do zobaczenia dla mnie i tak dalej. I tu jest potrzebna praca z drugim człowiekiem, bo drugi człowiek potrafi czytać tą etykietę, bo jest na zewnątrz. Więc Mirka, ty możesz nie widzieć tego, o czym tutaj mówimy, czyli co było do uzdrowienia, jaka lekcja i tak dalej, ponieważ jesteś zbyt mocno zanurzona w świecie ofiar. Potrzebujesz drugiej osoby, która ci pozwoli przejść przez tą ciemną dolinę. Churchill chyba powiedział takie słowo: jeśli idziesz ciemną doliną, to się nie zatrzymuj. To jest do tych wszystkich was, którzy teraz cierpicie, ale podjęliście decyzję, że chcecie wyjść z tego, w czym się znaleźliście. Nie zatrzymujcie się. Idźcie gdzieś na terapię, przeczytajcie książkę Radykalne Wybaczanie, zacznijcie słuchać podcastu, przyjdźcie na sesję. Coś podejmijcie po prostu działanie, tak? O, pięknie, Monika, bardzo ci dziękuję za ten komentarz, bo jak tak powiedziałam, puścił mnie w skarpetkach, to myślę sobie, Boże, zaraz tutaj się okaże, że ktoś strasznie właśnie cierpi z tego powodu, ale jednak nawet ty, Monika, dajesz nam przykład, że tak, można nawet to zrozumieć, słuchajcie. No i nie można podnieść wiadra, w którym się stoi, dokładnie, i nie można przeczytać etykiety, jeśli się siedzi w słoiku. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak, wyjść z roli ofiary to jest pierwsza rzecz, którą musicie zrobić. Wiecie dlaczego? Bo wyjście z roli ofiary da wam przepiękną rzecz. Wpływ na swoje życie. Odpowiedzialność. Kiedy zaczniecie brać odpowiedzialność za swoje życie, to jedną z rzeczy, którą możecie zrobić, decyzja, którą możecie podjąć, to powiedzieć sobie: patrzę na to, co to miało dla mnie, i chcę iść dalej. I widzę to, i jestem pewna, że tak jest, że jeżeli nie odrobimy tych lekcji z osobą, która nas zraniła, to pojawi się kolejna, która nam da albo taką samą lekcję, albo gorszą. Albo gorszą. Albo gorszą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie jest przypadek, że mamy te lekcje coraz większe. Jeśli nie odrobimy lekcji, to one są większe po to, żeby nas wreszcie zatrzymać. Żeby człowiek wreszcie powiedział, o co tu kurde chodzi? Dlaczego ja ciągle spotykam mężczyzn, którzy na przykład nie pracują i ja muszę na nich pracować, tak? Albo dlaczego ja ciągle spotykam kobiety, które są materialistkami i po prostu oczekują, że to mężczyzna tylko będzie zarabiał, a sama po prostu chodzi tylko na paznokcie. Dlaczego ja spotykam kobiety, które zdradzają, ja mężczyzn i tak dalej. I teraz zróbcie sobie takie ćwiczenie, bo to jest jedno z ćwiczeń, które robimy i na kursie trenerskim, ale też każdy z moich klientów to robi. Linia życia. Na linii życia rysujecie sobie oś. Na linii życia nanosicie wszystkie trudne wasze doświadczenia. Ja to nazywam chore zęby. I chore zęby, czyli rzeczy niemiłe. Miłe nas nie interesują. Zdrowe zęby nas nie interesują. Nanosicie wszystkie te bolące rzeczy. Na przykład związki. Przyjrzyjcie się, które rzeczy się powtarzają. I może się okazać, że zawsze trafiacie na podobny typ mężczyzn i kobiet. Albo że wszyscy wasi partnerzy, partnerki przypominali wam kogoś,
niestety, wszyscy rodzice, którzy tutaj są z nami, powiem wam tak, nikt nie przechodzi dzieciństwa suchą stopą, każdy kiedyś będzie musiał pracować nad ojcem lub matką, nie ma wyjątków. Tak, taki widoczny już jest ten los człowieka, że ci rodzice choćby nie wiem co robili, to i tak pewne rzeczy są tak interpretowane przez dzieci, że i tak mogą wyjść pokrzywdzone. Więc możecie odkryć pewnego dnia, że tak naprawdę powtarzacie ze swoimi partnerami albo wzorzec z domu, albo bunt do tego wzorca. Ale obie te rzeczy są złe. Bo jak jesteście w buncie, to dalej jesteście w programie. Tutaj ktoś pisze, że no właśnie, wszystkie Bogusia. Bardzo dziękuję za oglądanie wszystkich filmików. Polecam wam podcasty, tam jest bardzo dużo o relacjach, bardzo dużo. Więc słuchajcie, to co bym chciała, żebyście zapamiętali. Wybaczacie dla siebie. Żeby wybaczyć, musicie wyjść ze świata ofiar. Żeby wyjść ze świata ofiar, musicie zmienić perspektywę, zmienić spojrzenie na to, co się wydarzyło. Bo radykalne wybaczanie mówi, nic nie wydarzyło się nam, lecz dla nas. I wszystkie trudne okazje są dla nas okazją do uzdrowienia czegoś albo do wzrostu. I jak tak zaczniecie patrzeć na życie, to wiecie, co się stanie? Rzeczy przestaną aż tak być bolesne, a nawet jeśli będą bolesne, to dużo szybciej będziecie z nich wychodzić. Bo prawda jest taka, że to, że ja uczę wybaczania, to nie oznacza, że ja nie przechodzę swoich rzeczy. Ja na co dzień przechodzę różne rzeczy. W macierzyństwie, w związku, w pracy, ale ja sobie bardzo szybko z tym radzę, szybko wstaję na nogi, dlatego że znam narzędzia radykalnego wybaczania, a są takie, które są dostępne dla wszystkich, na przykład 4 kroki, też jest podcast 4 kroki, możecie posłuchać i po prostu bardzo szybko potrafię z tego wyjść. Tak. I teraz jakby, gdyby ktoś z was, to o ceremonii powiemy za chwilę, dobra? Bo ja jeszcze powiem o tym, jakie etapy przechodzi. Bo widzę, że moja kamera dzisiaj coś szaleje. Jakie etapy przechodzimy, słuchajcie, w radykalnym wybaczaniu? Pierwszy etap to opowiadamy historię. Każdy z nas ma prawo do swojej historii ofiary. Drugi etap to czucie uczuć. Jeżeli nie chcecie czuć tego, co was, tych emocji związanych z tym, co was spotkało, to je bypassujecie, omijacie. My to nazywamy duchowy bypass. Nie da się uzdrowić tego, czego się nie poczuje. Jeśli nie pozwolicie sobie na poczucie krzywdy, bycia zdradzonym, odrzuconym, oszukanym, bezsilnym, jeśli nie pozwolicie sobie poczuć swojego smutku, swojego żalu, swojej rozpaczy, swojego poczucia samotności, to tego nie uzdrowicie. O, tutaj, no właśnie, dziękuję ci bardzo, Arku. Więc drugie to jest czucie uczuć. Trzecie to jest porzucenie dawnej interpretacji. Czwarty to jest przyjęcie nowej perspektywy. I tu wchodzi bardzo mocno radykalne przyjęcie nowej perspektywy. To jest perspektywa duchowa, czyli zakładam, bo to jest bardzo ważne, ja tego nie powiedziałam. Podstawową rzeczą w radykalnym wybaczaniu jest to, że zakładamy, otwieramy się na taką możliwość, że jesteśmy istotami duchowymi, że jesteśmy istotą duchową doświadczającą ludzkiego losu. Kto z was się z tym zgadza? Bo powiem wam tak, jeżeli uważacie, że jesteście tylko ciałem i nie ma czegoś takiego jak dusza, energia, jakkolwiek to nazwać, bo radykalne w żaden sposób nie jest związane z żadną religią, to jest raczej filozofia życia. Jeśli w to nie wierzycie, no to wiele aspektów radykalnego wybaczenia do was nie przemówi po prostu. Zakładamy, że jesteśmy istotą duchową, która doświadcza ludzkiego losu i istota ta przechodzi swoją szkołę. A w tej szkole są też takie lekcje, które was właśnie spotykają. I najpiękniejsze jest to, że wystarczy się otworzyć na taką możliwość. Nawet nie trzeba, słuchajcie, w to wierzyć, wystarczy się otworzyć i w narzędziach radykalnego wybaczania to jest takie piękne, bo na te narzędzia też można się tylko otworzyć i to wystarczy. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
którą chcę Wam powiedzieć. Jest wiele nieporozumień odnośnie radykalnego wybaczenia, również przez nazwę. Zresztą Colin Tipping, jak z nim rozmawiałam, bo to przez niego zostałam mianowana na naczelną wybaczaczkę w Polsce, on sam powiedział, że żałował po jakimś czasie, że nadał taką nazwę, ponieważ wiele osób rozumie radykalne wybaczanie nie w taki sposób, jaki on miał intencję. Mianowicie ludzie to rozumieją w ten sposób, to jest to, o czym mówiłam, czyli jestem przez ciebie skrzywdzona, zrobiłeś mi świństwo, ale ja ci wybaczam. I że to jest radykalne wybaczanie. I że radykalne wybaczanie oznacza, że tej drugiej osobie ma się jakoś upiec. Że to jest taki rodzaj, wiesz, wybaczam ci w związku z tym, tak, że mu idzie płazem. Tak nie jest. Ja to cały czas powtarzam. To, co duchowe, to duchowe. Wybaczam dla siebie. Wiem, że jestem istotą duchową, która być może wybrała sobie też takie doświadczenie. No, ty mi je dostarczyłeś. Ale idę z tobą, Grzesiu, do sądu, jeśli zrobiłeś mi krzywdę. I tego ludzie nie wiedzą, że co ziemskie, to ma być ziemskie. Więc jeżeli ktoś mnie skrzywdził, to ja mogę po prostu żądać od niego wyrównania rachunków, na przykład, nie wiem, finansowych czy coś tam. Ja to mówiłam właśnie u Gosi Omer, że ja mam mnóstwo kobiet, które wchodziły w rozwody, bardzo, bardzo, bardzo skrzywdzone. I jak szły na te rozprawy, to były zalewane takimi, po pierwsze lękiem, bo to z reguły byli mężczyźni bardzo przemocowi i one się po prostu ich bały, bo na przykład były bite przez nich i tak dalej. A z drugiej strony ich nienawidziły, tak? I nasza praca polegała na tym, żeby one wyszły ze świata ofiar. Jak one wychodziły z tego świata ofiar, to one szły do tego sądu, słuchajcie, zupełnie inne, to były inne osoby. Bo one nie bały się już, nie czuły nienawiści, ale chciały, żeby sprawy zostały rozsądzone sprawiedliwie, tak jak to powinno być. To jest zupełnie inna energia. I ci mężczyźni to w ogóle tam głupieli. Tak? Albo mamy przyzwyczajeni do tej, która była inna, tak? Która obwiniała. Tak. Ale też na przykład mam panów, z którymi pracuję, coraz więcej panów, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, ja uważam, że to jest jakieś nowe zjawisko, coraz więcej ojców zostaje samych z dziećmi, bo matki po prostu mówią, że już nie chcą być matkami, że one się chcą teraz spełniać i tak dalej, i ci ojcowie zostają z dziećmi i przychodzą do mnie, żeby sobie poradzić, no, z takim zostawieniem, zobaczcie, jak się czasy zmieniły. Wyobrażacie sobie, nie wiem, 20-30 lat temu, że taka historia, że matka zostawia po prostu ojca z dziećmi, no w ogóle się o czymś takim nie słyszało. Taka osoba by została zadziobana po prostu na ulicy, tak? A teraz kobiety mówią, ja też mam prawo, odchodzą, zostawiają te dzieci i ci mężczyźni też to muszą przepracować, tak? Też muszą zrozumieć, o co tutaj chodzi i też odkrywają bardzo dużo rzeczy, na przykład odkrywają, no właśnie, ten swój udział w tym, bo na przykład się okazuje, miałam taką historię, że ta kobieta od początku mówiła, że nie chce dzieci, a on po prostu ją zmusił do tych dzieci, no i ona po prostu w pewnym momencie powiedziała, nie, ja jednak nie chcę, tak? I teraz tak, dokładnie to, co Marta napisałaś, że prawo do sprawiedliwości, a wybaczenie to dwie różne kwestie, można to rozdzielić. Ja bym nawet, nie wiem, czy to rozdzielić, ale ja bym nawet powiedziała, że znowu tutaj, że warto wybaczyć i jeśli potrzebna jest sprawiedliwość, to po prostu po nią iść. I tyle. To jakby jedno nie wyklucza drugiego. Nie wiem, co ta moja kamera dzisiaj. Chyba moja kamera twierdzi, że jakiś filtr jest potrzebny. Wygląda zjawiskowo. No właśnie. O, dziękuję. Widzisz, od razu się poprawiło. Tutaj Beata pisze, ja nie rozumiem tego wybaczenia, krzywda kształtuje człowieka i następne relacje. No Beata, jeżeli tak uważasz, że krzywda kształtuje człowieka i następne relacje, no to odpowiedz sobie teraz na pytanie, jakie to jest życie i jakie to są relacje. Jeżeli budulcem jest krzywda. Co no i teraz... Tak. I teraz słuchajcie. Popatrzcie na pokolenia nasze. Popatrzcie na swoje rody. Ile krzywdy doznały kobiety.
bo doznały. Patriarchat, wojny, te kobiety zostawały same. Ile my mamy z naszych pokoleń przekazów i programów, które wpływają na nasze relacje. Na przykład, to też Grzesiu może być dla ciebie ciekawe, okazuje się, że w bardzo wielu rodzinach kobiety tak naprawdę gardzą mężczyznami. I ta pogarda to jest coś, co się ciągnie pokoleniowo w ogóle. Kobiety są silne, zaradne, a faceci to takie, wiesz, fajt, łapy i tak dalej. Jeśli się nie przepracuje tego, takiego uczucia na przykład w stosunku do mężczyzn, to naprawdę trudno jest zbudować piękną, partnerską relację z mężczyzną. Po prostu jest to bardzo trudne, słuchajcie. Więc... Jeśli możliwe w ogóle przy takich przekonaniach, nie? Ale można sobie... Słuchajcie, przekonania. Chcesz wiedzieć, jakie masz przekonania? Popatrz, jakie masz życie. Jeśli chcecie mi powiedzieć, że macie super przekonania o mężczyznach, ale macie nieudane relacje i krzywdzące, no to wam powiem, nie macie dobrych przekonań o mężczyznach. Po prostu. Ostatnio sesja z klientką, pytam ją, słuchaj, a ty masz jakieś przyjaciółki? No nie. A ja mówię, a jakie masz przekonania o kobietach? Nie, no bardzo dobre, ja w ogóle bardzo dobrze myślę o kobietach. I ja mówię, ale nie masz żadnej przyjaciółki. No tak, bo wiesz, kobietom nie można ufać. Ja wiem. Także słuchajcie, umiejętność wybaczenia. Jeszcze jedną rzecz powiem a propos związku. Coś, co całkiem niedawno usłyszałam, a bardzo, bardzo, bardzo do mnie trafiło, bo ja byłam taką osobą, ja wiesz, ja z natury jestem buntownikiem. Moi wspólnicy na mnie mówili zadzior. Więc ja taka byłam zawsze, wiesz, ja sobie dam radę, ja się nie zgodzę i tak dalej. I miałam coś takiego, że bardzo trudno było mi przeprosić. Jak coś nabroiłam, no to było mi ciężko. I kiedyś usłyszałam, bo ja jestem istotą uczącą się, będę się uczyć do końca życia i ja uważam, że ludzie się zmieniają, bo ja się bardzo zmieniam i cały czas jestem, wiecie, pracę w toku. I usłyszałam o takich badaniach, które zrobił Gottman. Gottman jest bardzo znanym psychologiem, który przebadał tysiące par. Na przykład on był w stanie po 2 minutach rozmowy pary stwierdzić, czy ta para będzie razem, czy się rozpadnie. On napisał o tych 4 miejscach apokalipsy. Wszystko możecie usłyszeć na podcastach naszych. Podcast Radykalne Wybaczanie. I on, badając te tysiące par, wiecie, do jakiego doszedł wniosku? Że umiejętność przepraszania w związku i umiejętność przyjmowania przeprosin potrafi odpowiadać za 80% dobrostanu pary. Rozumiecie to? Jak ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie, no nie, no to już teraz to musisz i przepraszać, bo przyjmować to bardzo chętnie, ale z tym przepraszaniem było kiepsko, ale to mnie bardzo zmotywowało, więc... Każdy z nas ma jakieś lekcje, słuchajcie. No ja niewątpliwie jestem duszą, która wybrała sobie na to życie lekcja wybaczanie. No i tak mocno ćwiczę ten temat, że teraz uczę też innych. Powiedz mi, Magda, jedną rzecz, bo wiesz, gdzie jest taki punkt zapalny tutaj w komentarzach. Ja nie chcę jakby, że tak powiem, wskazać palcem, tak? Natomiast w komentarzach będzie widać takie osoby, gdzie... coś się wydarzyło i jesteśmy w amoku. Rozumiesz? Zdradziła mnie, nie chce wrócić, albo on jest dupkiem. I to nie jest to, że okej, nie wybaczyliśmy, okej, mamy jakiś żal. Tylko w momencie, gdy te emocje są, one wirują, gdy jesteśmy nie gorący, podgrzewani, tylko jesteśmy w środku tego pieprzonego wulkanu i ognia. I nic nie wiemy, jak do cholery po prostu co zrobić. Czy to po prostu trzeba iść i żeby nam tym defibrylatorem strzelić po klacie, czy po prostu wytrzaskać po twarzy. Wiesz o co chodzi, bo jak ktoś topi się, to żeby mógł wyjść z tego, trzeba go złapać i mimo miłości, wdzięczności i braku agresji, trzeba wytrzapać go po buzi. O, gdzie ty jesteś? O co chodzi? Jak z tego wyjść? Rozumiesz? Bo, tak. Bo to trzeba mieć jaja, żeby kogoś wstrząsnąć i powiedzieć, kurwa, zobacz, gdzie jesteś.
ocknij się, chłopie czy babo, zobacz, że jesteś w amoku. To nie jest w ogóle nic normalnego. Ale jak samemu do cholery wyjść z tego miejsca, gdzie nic nie jest racjonalne, nic nie jest mądre. I każda rzecz, którą patrzy się na to z perspektywy, jest po prostu śmieszna, chora i ale w danym momencie jest najmądrzejsza, najwspanialsza i to ja mam rację. Jak z tego wyjść? Tak. Wiesz co, powiem ci tak. Po pierwsze, miejmy szacunek do naszego świata ofiar. Jeżeli ktoś nas bardzo mocno zdradził, to my mamy prawo do swoich uczuć. Tylko uwaga, ile my w tym siedzimy? Bo z tego, co tutaj Marcin pisze na przykład, to po prostu to trwa już lata. No i teraz pytanie, czy to już nie jest przywiązanie do świata ofiar? Bo jeżeli ciebie, Grzegorz, ktoś porzucił i jesteś miesiąc po tym porzuceniu, no to ja rozumiem, że ty cierpisz. I teraz ja ci nie będę w tym momencie, to byłby mój błąd, gdybym ja w tym momencie powiedziała tak, ale Grzesiu, przecież to jest dla ciebie dar, przecież to jest dla ciebie uzdrawiające. No to chyba byś mnie po prostu wyniósł na butach. Bo ja wiem, jako trenerka radykalnego wybaczania, że te dwa pierwsze etapy, opowiedzenie twojej historii ofiary i czucie uczuć, to są dwa etapy, które mogą trochę potrwać. I ty masz prawo do wyżalenia się. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię, że jest takie plemię w Afryce, które miało taki zwyczaj, że jeżeli ktoś został skrzywdzony, to plemię się zbierało, ta osoba siadała w środku i opowiadała rasą historię. I wszyscy mówili, o jaki ty jesteś biedny, jak strasznie ci stało i tak dalej. Ta osoba opowiadała drugi raz tą historię i wszyscy mówili, o jaki ty jesteś biedny, no bardzo ci współczujemy. Trzeci raz opowiadała i po trzecim razie cała wioska odwracała się tyłem do tej osoby. Dlaczego? Naużalałeś się, uznaliśmy twój świat ofiar, miałeś prawo się poczuć skrzywdzony, a teraz move on. Więc jeżeli do mnie się zgłasza na przykład osoba, miałam kiedyś taką historię, że zginął brat dziewczyny i napisała do mnie dwa dni po jego śmierci, żebym jej pomogła szybko stanąć na nogi, to ja jej powiedziałam, no właśnie, no dokładnie, widzisz Anna, czytasz mi w myślach. To ja jej powiedziałam, że ja nie jestem w stanie jej dać tego, co ona oczekuje, bo moim zadaniem nie jest przysypać jej żałobę i rozpacz. Jeśli bym miała jej pomóc, to wysłuchując tego, co ją spotkało i współczując jej, tak? Ale w pewnym momencie człowiek może sobie zadać pytanie, czy ja naprawdę chcę jeszcze w tym siedzieć. I na przykład po 3 miesiącach po odrzuceniu, jeśli siedzisz i dalej płaczesz, to możesz sobie zadać pytanie, kurde, czy ja dalej chcę siedzieć i płakać, no, czy ja po prostu chcę coś z tym zrobić. Idziesz na sesję, trenerowi opowiadasz historię, czujesz uczucia, bo ja wypuszczam trenerów na świat uczonych tego bardzo mocno, żeby ludzie się skomunikowali ze swoimi emocjami. Potem z trenerem odkrywasz, co to się stało, dlaczego to się zamanifestowało, dlaczego być może się to powtarza w twoim życiu, a może ci to przypomina relację z matką, a może coś tam. I jak zaczynasz to inaczej widzieć, to zaczynasz to inaczej widzieć po prostu. No i potem wchodzą narzędzia radykalnego wybaczania, więc zmiana perspektywy, przyjęcie nowej i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest tak mocno w zranieniu i ta sprawa jest świeża, to trzeba to uszanować. Bo radykalne wybaczanie to nie jest plasterek na bardzo silne emocje, bo to by była ściema. Radykalne wybaczanie pomaga w momencie, kiedy ty już po prostu masz tych emocji. No już, okej, okay, już po prostu czas się wziąć za siebie, chcę z tego wyjść i tak dalej. Odpowiedziałam na twoje pytanie, Grzegorz? No poniekąd tak. Dać sobie czas, dać sobie dać przestrzeń do wyrażania tych emocji. No tak, tylko ja, bo jak ja pamiętam, byłem w takim stanie, no to serce mi krwawiło. Każda rozmowa z tą moją byłą, to była jak zrywanie z trupa, który się zagoił. Potem wszystko, ciało krzyczało, jakby mnie żyletkami plasterkowano. I potem mówię, okej, nie będę robił z siebie, wiesz, nie będę błagał, nie będę skamlał, ale z drugiej strony nie mogę spać, bo każda minuta to, każda sekunda bolała i ten ból cały czas był. To był permanentny ból.
do momentu, mm-hmm. aż podjąłem decyzję i mówię, dość. That's it. Enough is enough. Pamiętacie, słuchaj, ten film, jaki to jest polski tytuł? Love Actually. Co święta go puszczają. Wiecie, który. Te wiele historii się przeplatających. I tam jest taki moment, jak on, jak tam był ślub i był pan młody miał tego drucha swojego, czy jak to się mówi. I on się okazało, kochał się w tej pannie młodej właśnie. I przyszedł do niej. Pamiętacie, jak to się nazywa? O, to właśnie miłość, dokładnie. I on przyszedł do niej z takimi kartkami i tam napisał, że ją kocha, coś tam. Pokazał jej to wszystko, ona taka w szoku. I on się z nią pożegnał, idzie ulicą i mówi tak, enough is enough. I zamknął temat. Piękna scena, no bo on pewnie żył w cierpieniu, no bo ją kochał, nie mógł z nią być. I po prostu enough is enough. Po prostu przecudny moment. Uwielbiam ten film i go oglądam za każdym razem, jak właśnie leci na święta. Więc ty doszedłeś po prostu do ściany, ale powiedz, czy... Bo gdybyś przyszedł do mnie na sesję, to ja bym ci zadała pytanie, czy kiedyś w swoim życiu czułeś się podobnie? Tak jak w tej relacji. Bo jeżeli tak... Siła mogła być mniejsza, ale podobne uczucia, to plasterkowanie ciała i tak dalej. To znaczy, że jakaś lekcja się powtórzyła, tak? Pytanie, czy ją przerobiłeś, nie? Czy zobaczyłeś tą lekcję, o czym ona była? Pytanie, czy wyciągnąłeś jakieś wnioski, jakieś korzyści z tego? Może się czegoś nauczyłeś? Jeżeli się nauczyłeś, no to super. Czasami, słuchajcie, nauką jest szacunek do siebie. Bo my potrafimy leżeć na wycieraczce u drugiej osoby latami, zamiast wstać z kolan i zająć się swoim życiem. To jest tak, jakbyśmy byli narkomanami, a ci partnerzy, którzy nas zostawili i u których my siedzimy na tej wycieraczce, mieli dla nas ten narkotyk i jakby to miało nam na chwilę pomóc stanąć na nogi. Nie siedźcie na wycieraczce. Czasami tak? Paradoksalnie właśnie gdy pojawiają się u mnie mężczyźni, czasami kobiety, ale częściej mężczyźni jakby w takim stanie, zostawiła mnie, chce ją odzyskać, wiesz, i właśnie leżą na tym, wiesz, pod drzwiami i są w tak dużym amoku, że myślą, że to pomoże. I dopiero zmiana perspektywy mówi, a gdyby kobieta jakaś, taką, którą zraniłeś, potem leżała pod tymi swoimi drzwiami, to miałbyś do niej szacunek? Co byś wtedy zrobił? Tak, mówię. To są już takie współuzależnieniowe, słuchajcie, sytuacje. Jeśli minęło już, nie wiem, dużo czasu, a wy dalej tkwicie przy tamtej relacji, to sobie zadajcie pytanie, czy nie jesteście uzależnieni nawet od tego bólu już, nie? Że to jest wasza historia. Żebyście się stali tym bólem, tym cierpieniem, tym straszliwym zranieniem. Ale pamiętajcie, że w każdej chwili możecie powiedzieć enough is enough. I tam był fajny komentarz Arkadiusza, jakbyś go tam Grzesiu odnalazł. No proszę Agnieszka, proszę bardzo. Tak to jest, że na tych live'ach czasami się przychodzi po jedno zdanie. No właśnie. Zobaczyłem swoje błędy, przyznałem się do nich i postanowiłem je wyeliminować ze swojego życia. I być może po to była ta relacja, tak? Być może po to Arkadiusz został porzucony, żeby odebrać tą lekcję. I jest silniejszy teraz. Także pięknie, brawo. To są piękne chwile. Wiesz co, ja dziś patrząc z perspektywy, wiesz, lat na to, gdy byłem w tym stanie, wiesz, teraz ta nasza rozmowa sprawiła, że wiesz, poczułem ten, wiesz, ten w gardle ten ścisk, bo pamiętamy te emocje, ale dziś z taką... z radością i wdzięcznością, nie? Na tamten moment to świat był zły, wszystko było złe, ja byłem zły i w ogóle,
Boże, ty draniu, co żeś ty zrobił, tak? Jak żeś mógł mnie dopuścić do tego? I całe mnóstwo świata było winnych, a dziś patrząc na to z perspektywy czasu, gdy to zostało, gdy cyknęło, bo to też nie cyka, Magda, ja nie korzystałem z tych, ale gdzieś się uczyłem, jakby gdzieś to, wiesz, jakoś to przyszło, ale nie byłem w terapii takiej radykalnego wybaczania. I to trwało ileś czasu. Dziś mam taką fajną radość. Jak ja wracam do tego, to ja nie mam takiego bólu serca, tylko taką wdzięczność. Wdzięczność, bo mi to cholernie dużo dało. Wiesz, ja też miałem taką... Ja nie byłem takim świeżakiem. Ja już wiedziałem, to było w 2011 roku, ja już wiedziałem, że... Wiesz, nie warto wchodzić, wiesz, syndrom małpy, nie wchodzić następny, nie leczyć, ale miałem taką walkę, pamiętam, największa walka to była walka z tym, co wiem, z procedurami, co powinienem, żeby to ułożyć, a z takim instynktem, mówię, a idę na dupę za przeproszeniem, zaszaleję, będę, wiesz, Bogiem na każdej dyskotece i w ogóle... Ale z drugiej strony tam nie spokój, to nie o to chodzi. I walka tych dwóch potworów, które, wiesz, które walczyły i dziś patrzę na to z perspektywy, wiesz, czasu. Czy bolało? Strasznie bolało. Ale mega jestem dumny z tego, bo to mi dało siłę, wiesz. To mi dało siłę w tym, żeby... Gdyby to nie ta sytuacja, to nie miałbym do różnych rzeczy, wiesz, życie to rozwiązywanie problemów, gdzieś te problemy się będą pojawiały. I to mi dało siłę na to, żeby to przejść. Różne inne sytuacje, które w ogóle nie są związane z relacjami, z czymś. I to jest piękne, kiedy przychodzi taki moment, że to wszystko, co było takie głupie, bez sensu i narzekałaś na cały świat i na Boga i na wszechświat i na glizdy i na kwiaty i na wszystko, że po prostu tak cię, jak mógł tak cię zranić, to dzisiaj mówisz, kurde, Boże, jakie to było cudowne, jakie to było piękne. Tak, tak. Wiesz co, ja na kursie trenerskim mówię o takiej analogii, że gdybyśmy patrzyli na nasze życie, gdyby nasze życie było gobelinem, gobelin dla tych, którzy nie mają tyle lat co my, to jest taki dywan, utkany dywan, który się wieszało kiedyś na ścianach. Gdybyśmy spojrzeli na nasze życie jak na gobelin, ale zobaczylibyśmy go od drugiej strony, to byśmy zobaczyli plątaninę bezsensownych w ogóle nitek. To w ogóle by nie miało sensu. Dopiero kiedy odwrócimy, to jest ta perspektywa duchowa, to widzimy, że to wszystko ma sens. Każda niteczka ma swoje miejsce. I to jest a propos tego, co ty mówisz, że rzeczy, które w ogóle były głupie, nie wydawały się bez sensu, a potem nagle się okazuje, że miały sens. Z jakiegoś powodu się zadziały, pomogły ci w czymś, coś ci przyniosły. Więc tak, to jest, jak człowiek zacznie tak patrzeć na swoje życie w tej perspektywie, to słuchajcie, naprawdę dzieje się magia. Naprawdę dzieje się magia. I mówię to ja, stojąca twardo na ziemi osoba prowadząca firmy i która całe życie szukała ludzi, którzy łączą właśnie tą duchowość ze sprawami ziemskimi. I właśnie też za to kocham radykalne, że ono takie jest. Czyli z jednej strony patrzysz na to inaczej, ale z drugiej strony dochodzisz swoich praw, jeśli jest taka potrzeba. I tak sobie myślę jeszcze, Magda, że wtedy... mają jakąś swoją wiedzę, mają jakieś książki, wiele lat temu, to wiesz, 2011 rok, to ten świat trochę inaczej wyglądał, nie? Tak. Jak to brzmi, ale trochę inaczej wyglądał. I dzisiaj pewnie gdybym był w takiej sytuacji, to wiesz, mi to zajęło ileś czasu. To nie jest tak, że wiesz, ten enough było mniej więcej po pół roku, ale wiesz, to trwało jeszcze ze dwa lata, że tak powiem, pracowałem sobie z tym. Nie mogłem jej zobaczyć, bo jak zobaczyłem ją, to uciekałem, bałem się konfrontacji, wiesz. Tak. Ale dziś ta rozmowa jest też po to, żeby zdać sobie sprawę, że pewne rzeczy można przyspieszyć. Że jeżeli masz przy sobie specjalistę, który wie, co robi i potrafi zobaczyć
kupa ten słoik od strony etykiety, a nie od strony denka czy środka, jeśli ktoś potrafi spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy, ma do tego narzędzia, ma do tego doświadczenie, spojrzy i tak naprawdę dość szybko jest w stanie pomóc ci wyjść z tego, to jest ważne, warte każdych pieniędzy, bo mało sobie ludzie zdają sprawę z tego, że życie do cholery jest tylko jedno. I teraz albo mamy decyzję, albo do cholery będziemy w tym życiu ciągnąć się, użalając się na świecie, na świat, nad sobą, nad obwinianiem innych, użalaniem się, ale wtedy nie mamy przestrzeni na życie, na osiąganie sukcesu, zarabianie kasy, na miłość, na nic nie mamy. I ten czas, który im dłużej w tym siedzimy, tym marnujemy ten czas. Ale kiedy możemy coś załatwić szybko, załatwiamy relatywnie szybko, wiesz, rozumiesz, bo to jakby to nie jest z godziny na godzinę, tak? Ale relatywnie szybko, zamiast siedzieć w tym 10 czy 15 lat, tylko załatwić to, nie wiem, w 2-3 miesiące, to myśl sobie, kurwa, to jest najlepsza inwestycja, bo właśnie odzyskałem to, co jest dobrem nieodwracalnym. Dziś tutaj jesteśmy i to jest czas. Dziewczyny jesteście tutaj i chłopaki, jesteście na tym spotkaniu, jesteście z nami, poświęciliście czas na to, żeby tu być. My jesteśmy tu dla was. Magda, ja dla ciebie, ty dla mnie i tego czasu nam nikt nie wróci. On poszedł. Taką podjęliśmy decyzję. A jeżeli masz się użalać i patrzysz na to z perspektywy, ja znam historię, 10 lat żyjesz w tym, wiesz, złości w tym wszystkim i potem okazuje się, że 10 lat stracone, a wiesz, a 10 lat... Dokładnie, szkoda czasu, słuchajcie, na trzymanie... A 10 lat to jest tyle, że jak budzisz się któregoś dnia i patrzysz, o kurwa, wczoraj miałem 30, a dzisiaj 40, jak to minęło? Niestety no. tak to bywa. I więc jakby ja chciałem właśnie to podkreślić, że jeżeli zależy ci, zdajesz sobie sprawę, że szkoda ci twojego życia i że chcesz żyć fajnie, chcesz jakby w końcu zacząć żyć, cokolwiek to, wiesz, dla każdego znaczy, ale w końcu zacząć żyć i oddychać, to lepiej załatwić coś szybciej niż dłużej. I po to są specjaliści. I po to są ze specjaliści, którzy się na tym znają, którzy wiedzą i pomogą. Idziesz do lekarza, masz złamaną nogę, to myślisz sobie, okej, on ci poskłada, trochę boli, trochę nie boli, ale szybko dochodzisz. A jak będziesz z tą złamaną nogą chodził, to się pozrasta, do końca życia kulejesz. I koniec. Po to są specjaliści. Po to są specjaliści, żeby nam pomóc. I nie ma, i to jest najlepsza inwestycja. Obojętnie ile ten specjalista bierze, bo to jest czas, bo w takich sytuacjach walczymy o swoje życie. O czas naszego życia z uśmiechu, w radości, czy w potencjalnym związku. Bo kiedy siedzimy w tym gównie, za przeproszeniem, to nie mamy przestrzeni na to, co powiedziałaś, żeby się zakochać. Nie mamy przestrzeni na to, żeby być z kimś. A jeżeli z kimś będziemy, to będzie tampon emocjonalny, którego też zranimy. I też ten jad gdzieś zostanie. Po co to? Lepiej w życiu. Dokładnie tak. A poza tym, słuchajcie, ja zawsze mówiłam, że chcę być dobrym człowiekiem, a wybaczenie jest jednym z elementów bycia dobrym człowiekiem, więc ja akurat mam tutaj też swój taki cel. I pięknie to podsumowałeś, Grzegorz. I z myślą właśnie o osobach, które nie wiedzą jeszcze, czy to radykalne wybaczanie to jest tak całkiem dla nich, nie wiedzą, czy chcą opowiadać tą swoją historię, może jeszcze nie są gotowe. Ja dwa razy do roku robię coś, co się nazywa ceremonia wybaczenia w kręgu. Jest to ceremonia oparta na świętym kręgu Indian Navajo. Colin Tipping ją zaadoptował dla radykalnego wybaczenia. I to jest niezwykłe narzędzie, ponieważ w czasie tego kilkugodzinnego spotkania na żywo tworzą się kręgi. Tam jest cały taki proces przechodzenia przez środek, ale nie opowiada się w ogóle swojej historii, a dotyka się bardzo wielu tematów ze swojego życia i na środku tego kręgu spotykają się ludzie odpowiadający na pytania, na przykład jeśli kiedykolwiek zostałaś zdradzona albo ty zdradziłaś kogoś, przejdź przez krąg. I w środku spotyka się, słuchajcie, to jest takie poruszające.
Ja czytam te pytania i wchodzi mnóstwo ludzi do środka. I nagle widzisz, ile ludzi ma to samo doświadczenie, co ty, ale też na środku spotyka się i kat, i ofiara, bo ty nigdy nie wiesz, kim jest ta druga osoba, która stanie naprzeciwko ciebie. I to jest przepiękne narzędzie, bo nic nie trzeba opowiadać, ale jest to też przepiękne narzędzie, ponieważ ono pozwala też wybaczyć sobie. Ponieważ te pytania są podwójne, jak słyszeliście. Jeśli ktoś ci to zrobił, albo ty zrobiłaś komuś. A bardzo często ja słyszę od ludzi, pierwsze co, to chciałbym wybaczyć sobie. I my tą ceremonię robimy ostatnią w tym roku, 12 listopada w Warszawie. Do 12 października jest promocja, słuchajcie. Także jeśli ktoś chciałby przyjść i spotkać się ze mną, bo ja będę prowadzić tą ceremonię i poznać się radykalne wybaczanie i przejść potężny proces niewerbalny wybaczania radykalnego, to zapraszam. Będzie też przepiękny koncert na gongach. On będzie około 1,5 godziny trwał jako zakończenie całego procesu, więc to będzie pełna integracja i jeszcze oczyszczanie ciała. Będzie listopad, będzie już ciemno, więc myślę, że będzie to bardzo, bardzo silne doświadczenie w grupie ludzi, którzy przeszli, słuchajcie, to samo co wy. Jeśli ktoś się zdecyduje, to właśnie wiele osób podkreśla, że niesamowite jest doświadczenie, ile osób przeżyło coś tak trudnego jak ja. I powiem wam tyle, my z tym wybaczaniem, z tym ceremonią wybaczenia w kręgu byliśmy w więzieniu zamkniętym dla kobiet na Grochowie. Ja przeprowadzałam tą ceremonię dla kobiet, które w ogóle pierwszy raz się zetknęły z wybaczaniem radykalnym. Były tam kobiety zamknięte właśnie na dożywocie i tak dalej. No i to było niesamowite doświadczenie. Jak one w to weszły, ile tam było łez, ile tam było bólu. Przepiękne doświadczenie. Więc jeśli ktoś chce tego spróbować, to zapraszam. Tak jak mówię, do 12 jest jeszcze promocja. No i jeśli będziecie, to podejdźcie do mnie i powiedzcie, że jesteście z tego live'u. Myślę, że warto jakby zadbać o siebie, jeżeli czujesz, że warto wyjść z tego, to jest doskonały pierwszy krok. Ja wiesz co, tak obserwuję, Magda, jeszcze parę rzeczy i zdarzył się coś wyjątkowego dzisiaj podczas tego live'a. A mianowicie zaczęliśmy od panów, tak? Pamiętasz pierwszy, moja ex mnie wysłała do tego, tak? Potem Marcin był. I teraz zobacz, my kończymy live'a i zobacz, co się wydarzyło. Taki komentarz. Mm. Zobacz, co musiało się wydarzyć podczas dzisiejszego spotkania. Zobacz Marcina. Nie wierzę. No to piękne. Brawo, Marcin. To są, powiem ci, aż ciary przeszły, gdy to zobaczyłem, bo to, co tutaj się wydarzyło, to nie tylko rozmawialiśmy o tych wybaczeniach, nie tylko jakby poznanie ciebie, ale przede wszystkim to był proces. To, co się wydarzyło na poziomie nieświadomym, to jest magia. I chłopaki, naprawdę macie wielkie jaja, że tu jesteście. Ja widziałem dziewczyny, jak wspierają tych mężczyzn. Naprawdę to jest wielka rzecz. I ja osobiście do cholery chciałbym być 10 czy ileś lat temu na takim spotkaniu. Chciałbym to wszystko usłyszeć. Chciałbym, żeby ktoś mi, że tak powiem, pieprznął w łeb i żebym wyszedł z tego amoku. Naprawdę chciałbym, bo dzisiaj naprawdę wiele się zadziało. Dziękuję wam, dziewczyny, po prostu za to, że jesteście, za to, że tutaj słuchacie, za to, że weszłyście w ten proces, za to, że nam zaufałyście. Ja widziałyście dziewczyny, ja to w pewnym momencie już się nie odzywałem, bo tak powiem, zbierałem zęby z podłogi, bo odzywały się moje historie, które gdzieś tam się pojawiały. Magda tak pięknie o tym opowiadała, że tak powiem, nic ując, nic dodać.
ja dziś, patrząc z perspektywy, jakby to, co Magda mówi w tym radykalnym podejściu, wybaczaniu, tak, to gra ze mną. Zresztą pamiętasz, jak zaczęliśmy rozmawiać, a czy jest przestrzeń? I okazuje się, że po trzech zdaniach tak naprawdę mamy dokładnie tą samą filozofię, podejście do życia. I to jest piękne. To jest piękne. Bardzo ci dziękuję, Magda. To są wielkie rzeczy, które się tutaj wydarzyły. I tak się, i wiesz, ja też, mnie to porusza, że można trafić, wiesz, akurat w tym momencie do kogoś, kiedy ktoś tego potrzebuje. Jedno zdanie, czasami jedno słowo, i potrafi zmieniać się. To nie jest śmieszne, Marcin. Ja biłam brawa, wiesz, z zachwytu, że przeszedłeś taką transformację. Także ja też bardzo dziękuję. Ja się w ogóle czuję zaszczycona, wiesz, że mogę towarzyszyć tylu ludziom w takich właśnie zmianach. Ja to nazywam, wiesz, wybacz i oczekuj cudu. To jest niesamowite, że akurat mnie jest dane być świadkiem takich rzeczy, robić te rzeczy. Naprawdę coś tam chyba dobrego zrobiłam w poprzednim wcieleniu. Na Bali mi ciągle mówili, że to mam dobrą karmę, więc chyba coś tam dobrego zrobiłam. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy za te komentarze. Tyle pisaliście. Wspaniale. Dziękuję. Fantastyczna grupa, Grzegorz. Prawda? Prawda? Cudownie. Cudownie. No. Jesteście cudowne. Mi się nie chce tego kończyć, ale czas już, wiesz, ile już gadamy? Pytam się. Jeszcze raz, proszę. Miało być 45 minut. No właśnie. Pytam się, ile będziemy rozmawiać? No, tak góra 45 minut, żeby nie zanudzić. Tak. Mamy godzinę 15 i to jest super, ale wszystko ma trwać tyle, ile czasu ma trwać. Bardzo ci dziękuję, Magda, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam, dziewczyny, panowie, za to, że jesteście. Nie masz wrażenia, że w ogóle te osoby, które przychodzą, to taki specyficzny typ osobowości, tak? Takie osoby, które mają otwarty umysł, które chcą więcej od świata, które już mają jakąś świadomość i które... nawet jak czują bunt, co do tego mówimy, to i tak jakby są w miejscu, gdzie to się zaczyna. Tak, wiesz co, to jest bardzo moje i ktoś może pomyśleć, że jestem nawiedzona, no gdzieś tam muszę być nawiedzona, skoro jestem tutaj. Tak? Wiesz co, ja bardzo lubię sobie myśleć, że skoro umawiamy się na wiele rzeczy w tym życiu, to również ludzie się umawiają jako dusze. Okej, to spotkamy się na live'ie u Grześka i u Magdy, to wtedy usłyszymy to, co musimy usłyszeć, żeby się rozwijać, żeby puszczać, żeby po prostu wzrastać. Także słuchajcie, myśmy się wszyscy umówili na tego live'a wcześniej. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo, wszystkiego dobrego i do następnego spotkania. Pa, pa. Do następnego, pa.